Jakby można było zaświecić więcej światła, bo... ostatni właśnie. I ty przerwujesz. Nie, tak. Dobra. Jest, proszę Państwa, tutaj Komisji Infrastruktury. Potem pojawił się projekt, potem poprawka Komisji Praworządności została uwzględniona, a to poprawka Komisji Infrastruktury. Sprawa dotyczy znaku B1 przy ulicy Mariewskiego, Alei pod Kopcem. Dyskusja się odbyła, wygląda na tamtą sesję. Mam nadzieję, że się nie powtórzy dzisiaj. Wszyscy z Państwa czytali, czy ktoś... Pani Basia chce zaapelować? No nie, mnie się wydaje, że to jest tak stara i omówiona sprawa, że ograniczyła mi się tylko do tego, że po konsultacji z mieszkańcami Rada wnioskuje o utrzymanie tego znaku. Ze zmianą treści tabliczki, że oprócz nie dotyczy mieszkańców Mariewskiego i ulicy Kopiec Krakusa oraz rowerów. I rower. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby wnieść jakąś poprawkę do dyskusji? Nie ma. Jest, proszę Państwa, autopoprawka. Będziemy głosować najpierw autopoprawkę. Macie Państwo ją u siebie załączoną. Jest pewnie, że ta autopoprawka jest. A potem jest wniosek, głosowanie, jest wniosek o głosowanie. Moment. Autopoprawka jako autopoprawki. Ale autopoprawki to jest... Tak, jest tak, jakby był projekt uchwały. Bo w zasadzie, proszę Państwa, nic się nie zmieniło, tylko układ. Znaczy autopoprawki nie głosujemy, to znaczy głosujemy nad autopoprawką. O, że projekt uchwały to jest autopoprawka. Ale nie używać słowa autopoprawki, tylko głosujemy uchwałę. Tak. A że komisja uchwałę przygotowała na podstawie autopoprawki, to już jest zewnętrzna sprawa. Czytam w góry nadruk tutaj autopoprawka komisji. No to... W związku z tym przystęp, poprawek nie widzę, dyskusja wygasła, w związku z tym przystępujemy do głosowania, to jest druk numer 7. Pan Bednarz. Za. Za. Pani Kytkowska. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pani Szewińska. Za. Za. Pani Jarema. Za. Za. Pan Kasprzyk. Za. Za. Pan Kowiński. Za. Za. Pan Łapczyński. Wstrzymuje się. Pan Matkiewicz. Nie powiedzmy. Pan Wynasz. Za. Za. Pan Nowak. Za. Za. Pani Orłowska. Za. Za. Pani Fabian nieobecna. Pani Braczyńska. Za. Za. Pani Radna. Za. Za. Pan Rybiałek. Za. Za. Pani Siwek nieobecna. Pani Smender. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Styski. Za. Za. Włodarczyk. Wstrzymuje się. Wstrzymuje się. Pan Wrona nieobecny. Przeciw 0, 4 osoby się wstrzymały, nie brały głosu 0, stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę do 7.